Cześć, witam Was na kolejnym filmie. Tym razem wróciłem z okolicznej wody PZW. Miałem tam co prawda troszkę kilometrów, no ale postanowiłem sprawdzić, czy pływają tam jakieś karpie. Po wyjeździe, po powrocie z gór, następnego dnia spakowałem graty i wyjechałem. Nad wodę dotarłem około godziny 13. Mocno padał deszcz, pogoda wręcz idealna, niskie ciśnienie, duże zachmurzenie, przelotne opady. Podczas transportu i rozkładania gratów mocna ulewa. W namiocie musiałem posiedzieć koło godziny, bo było naprawdę oberwanie chmury. Następnie szukanie miejscówek, wywózka zajęły około 2 godziny. No i usiadłem już w namiocie z gotowymi kijami około godziny 16. Jednak tutaj struktura dna była nieco inna niż się spodziewałem. Dlatego jeszcze postanowiłem przewieźć jeden kij i drugi wieczorem przed samym zmrokiem. Jeden kij postawiłem w kapelony, a drugi kij postawiłem troszkę bliżej swojego stanowiska, kilka metrów. No i pierwsze branie około godziny 3 z kapelonów, taki fajny karpik koło dychy. Potem przestawiłem jeszcze o tej 3 w nocy drugi kij, bo coś mi ta miejscówka się nie podobała, bliżej brzegu na płytszą wodę. No i karp powyżej 18 kg po godzinie od wywózki. Następne branie tuż przed pakowaniem. Taki karp niewielki, około 10 kg. No i na tym zakończył się ten wyjazd. Wytestowałem taczkę przy okazji, która świetnie się spisała na dwóch kółkach. Oczywiście jest mniejsza stabilność na nierównym terenie. Na nierównym terenie zdecydowanie polecam jedno kółko. Generalnie nagrałem ten wstęp, ponieważ na filmie za dużo nie zobaczycie, z tego względu, że takie wody w PZW, gdzie są jeszcze ryby, staram się trzymać dla siebie, ewentualnie dzielę się z nimi tylko z najbliższymi znajomymi, dla których mam pełne zaufanie. Dlatego zobaczycie dosłownie kilka scen i ryby, żadnych nie będzie pokazywania miejscówek, nie będzie taktyki, dlatego teraz Wam to omówię pokrótce. Taktyka była taka, że sypię głównie kulki, sypię na grubo, oczywiście trochę pokruszonych kulek, żadnych ziaren, troszkę orzecha z ziaren, jeśli już, i w zasadzie tyle. Nie wiem, czy to się sprawdziło, czy akurat ryba była w tym miejscu, ale nie trafił mi się żaden taki mały karp, znaczy mały, bardzo mały, w granicach 2, 3, 4 kilo. Żadnego takiego przyłowu nie miałem. Nie miałem również przyłowu leszczy i jakichś takich niechcianych linów, karasi. Być może to była kwestia szczęścia też. No i z zasiadki wróciłem bardzo zadowolony. Już w tym tygodniu może powtórzę, tylko że na innej wodzie, też taką szybką nockę, a być może wrócę tam ponownie, no ale nie wiem, bo tam mam bardzo daleko i na samą noc, gdzie muszę następnego dnia rano iść do pracy, to nie wiem, czy ma sens, czy zdążę się wyrobić ze wszystkim. Wiele będzie zależało od pogody. Teraz też padał deszcz, jestem w domu, być może poszykuję dzisiaj trochę gratów, żeby jutro późnym popołudniem sobie gdzieś wyskoczyć. I do końca sezonu prawdopodobnie będę kontynuował zasiadki na wodach PZW, bo trochę odpuściłem temat w ostatnich latach, no a wiem, że jeszcze jakieś fajne ryby pływają. Jak wiecie, teraz na tych prywatnych zbiornikach, na komercjach jest bardzo duża presja, ciężko wbić się z dobrym stanowiskiem i tak naprawdę ja lubię siedzieć w ciszy, w spokoju, łowić mniejsze ryby, ale mieć ten komfort, że nikt mi nie będzie pływał po zestawach, ani się nie zastanawiać, czy mam tutaj ktoś, kurczę, zaraz przyjechać i zająć miejsce obok, i czy nie łowię za blisko stanowiska sąsiedniego. Dlatego takie tematy odpuszczam chwilowo. Być może jak się trochę zniechęcę albo nie połowię, to będę chciał nadrobić sobie, trochę połowić, to wtedy skoczę jesienią na jakąś fajną komercję, aby była odskocznia. A tymczasem będę powoli się z Wami żegnał i zapraszam Was na film. Po pierwszej nocce, no i chyba ostatniej, bo mam troszkę spraw do załatwienia. Bezpośrednio po urlopie w górach tutaj przyjechałem. Tak może zacznę od początku. Popływałem
około 2 godziny poświęciłem na pływanie, mnóstwo mułu i mocno się zdziwiłem, bo liczyłem na to, że znajdę jakieś twarde blaty i postawię tradycyjne zestawy. Wywiozłem kije około 14, po chwilę po ulewie, no i postanowiłem obmyśleć taktykę. Przed wieczorem od razu zmieniłem jedno miejsce w kapelony, drugie zostawiłem tak samo, no i pierwsze branie chwilę po trzeciej z kapelonów, popłynąłem po rybkę, wyholowałem, taki koło 8-10 kilo. No i przy okazji pomyślałem, że przestawię ten drugi zestaw trochę bliżej zaczepów, zdejmę go bardzo z otwartej wody i pół metra płycej na 1,70 m, postawiłem tak też tą wędkę. No i po godzinie branie, ryba szła do brzegu, nie chciałem po nią płynąć, no ale po chwili pomyślałem, że jednak trzeba, bo poszła mocno na prawo. Po chwili holu, jakieś 10-15 minut, pokazał się piękny karp, zobaczycie go za chwilę, jak się trochę bardziej rozwidni. Ryba z workiem ma równe 20 kg, czyli po odjęciu jakieś 18,5. Na wodzie jestem pierwszy raz i po samej nocce takie piękne ryby, także jestem bardzo zadowolony. Jest teraz chwilę po 6 rano, porobię rybom fotki, jeszcze chwilę posiedzę i będę się zbierał. Pogoda jest bardziej jesienna niż letnia, ta końcówka sierpnia bardzo chłodna, deszcze, mgły, bardziej przypomina to jesień niż lato. I tak myślę, że to może skłoniło do żerowania te większe rybki tutaj. Także myślę, że to tyle, nie ma co przedłużać. Do zobaczenia, cześć! Zobaczcie, piękny karpik z wody PZW, nieduży, koło dyszki. Bardzo cieszy, zaraz zobaczycie 18+. Tego wypuszczam i zaraz się widzimy. Osiemnastokilogramowy karp, coś wspaniałego.